Była radość i euforia. 4 września drużyna seniorska Górnika Wesoła po kilku latach przerwy zagrała pierwszy mecz ligowy w B-klasie, rywalizując z drużyną Kolejarz 24 Katowice. Inauguracja sezonu była połączona z festynem dzielnicy, które odwiedziły tłumy fanów spragnionych piłkarskich emocji. Przed kilkoma laty Górnik Wesoła został wycofany z rozgrywek Ligi Okręgowej. Tym bardziej cieszy, że klub został reaktywowany wraz z Akademią Piłkarską. Połączyliśmy grupy dziecięce Górnika z Rodziem Zmysłowice oraz Górnika Wesoła. I nazwaliśmy to jako Akademia MKS Mysłowice, czyli Miejski Klub Sportowy Mysłowice. Nie będziemy rezygnować z tradycji klubowych i między innymi dzięki temu po 6 latach nieobecności Górnik Wesoła wraca na piłkarską mapę jako drużyna seniorska. Drużyna w większości składa się z zawodników z dzielnicy Wesoła. Są to chłopcy, którzy rozpoczynali tutaj swoje piłkarskie przygody. Jakie plany ma klub? Zająć jak najlepsze miejsce. Ja mam bardzo dużą kadrę, będę tą kadrą rotował. Dla mnie najważniejszy jest rozwój piłkarski zawodników i dlatego nacisk kładziemy na Akademię Piłkarską przede wszystkim chcemy rozwijać dzieci i młodzież, która może zasili w najbliższych latach tą drużynę seniorską. Górnik Wesoła wygrał z Kolejarzem 24 Katowice 2-0, zdobywając pierwsze 3 punkty po powrocie do rozgrywek ligowych. Czego życzyć młodym piłkarzom w rozpoczętym sezonie? Samych plusów, jak największych sukcesów, a przede wszystkim prowadzenia tej bardzo dobrej działalności wychowawczej.